Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Witamy w rewolwerze. Dziś porozmawiamy o tym, czy i w jaki sposób da się zobrazować doświadczenie zagłady. Będzie też o sztuce komedii improwizowanej, która zapuściła korzenie we Wrocławiu oraz o programie Wykluczeni z kultury. Wrocławski Teatr ZAR zrealizował niezwykły projekt poświęcony zagładzie Orion. Wieloletnie studia nad kulturą i historią eksterminacji tego narodu, do której doszło w początkach minionego stulecia, zaowocowały dramatem muzycznym opartym na tradycji ormiańskiego śpiewu modalnego. Do spektaklu Armine Sister zaproszono mistrzów śpiewu z Iranu, Armenii, Anatolii i Stambułu. Powstał przejmujący seans pamięci, w którym, jak we śnie, schodzą się cienie oprawców i ich ofiar. To, co się działo na początku XX wieku, no, to była autentyczna hekatomba. Tych Armeńczyków w bardzo dużej ilości po prostu zarżnięto. I ta masakra do dzisiaj nie jest uznana politycznie ani historycznie przez rząd turecki, przez parę innych krajów. Mówimy o wydarzeniach roku 1915. Nawet jeśli nasz spektakl nie jest dyskursem historycznym, nie przynosi faktów, nie przynosi żadnej narracji, jest raczej poetyckim wezwaniem do pamięci, do tego, co nazywamy zmniejszeniem naszej niewiedzy, naszej ignorancji. Tutaj właściwie trudno powiedzieć, żebyśmy mieli do czynienia z jakąś opowiedzianą historią. Ta historia jest właściwie, ja bym to tak zinterpretowała, że ona jest wskrzeszana, ona jest przypominana. Chciałbym, żeby ten spektakl był monumentem, rzeźbą z dźwięku, ale takim monumentem, tak jak się rzeczywiście dedykuje pamięci ludzi, żeby miał siłę właśnie takiego gestu, jakim jest kamień nagrobny. Tutaj zbiegają się dwie wielkie tragedie. Jedna to jest tragedia kobiet, które stały się jednymi z ofiar tej przerażającej historii, a druga to jest zagłada kultury, opowiedziana poprzez zagładę świątyni, bo my wchodząc w przestrzeń tego spektaklu, wchodzimy do świątyni, która na naszych oczach jest zburzona. Te wielkie słupy, które podpierać mają tę katedrę, okazują się pełne tylko piachu, czegoś, co jest niczym, co jest takim właściwie rodzajem śmieci. I na końcu ta wspaniała katedra, ona się staje ruiną, a właściwie nawet nie ruiną, tylko taką pustynią. W Anatolii ponad 2000 kościołów ormiańskich zostało zniszczone. Wszystkie zostały zniszczone. Stąd zburzenie świątyni jako symbolu też pewnej osi, która organizowała społeczność, osi kultury ormiańskiej, bo rzeczywiście między architekturą a muzyką w kulturze ormiańskiej istnieją niezwykłe równoległości. Bardzo przypominało mi to te proste struktury spektakli groteskiego, kiedy właśnie jeden wielki mechanizm nadrzędny, tak jak Akropolis czy W przyjęciu niezłomnym, organizował całość i to przesłanie bardzo mocno jakoś oddziaływało. Dużo lepszym kluczem niż spektakl czy monument byłoby dla mnie słowo seans. Seans takiego zbiorowego przeżycia, w którym uczestniczą w niezwykle mocny sposób aktorzy, ale też widzowie, bo to jest seans, który angażuje nas w niezwykle mocny sposób. Ta siła tego oddziaływania emocjonalnego, że w pieśni może kultura trwać, nam Polakom jest bardzo blisko. No w końcu to jest romantyczna nasza tradycja. Kiedy nie było Polski, byli wieszczowie. Więc to dla mnie było niezwykle przeżycie, ten spektakl. Są miejsca, w których teatrem rządzi publiczność. Nie jest jasne, czy to wyższa forma demokracji w sztuce, czy po prostu anarchia. Faktem jest, że we Wrocławiu od 3 lat działa grupa, która ustanowiła nowy ustrój teatralny. Wynalazek nazywa się Improkracja. Instancją nadrzędną jest widz, który może modelować spektakl wedle własnych upodobań, zaś organem wykonawczym – aktor. Nad całością unosi się swobodny duch improwizacji. Gniazdo Rebelii odnaleźliśmy w klubie przy ulicy Młotkowica, gdzie we wtorkowe wieczory zbierają się miłośnicy złotej wolności zabawy i dowcipu. Słuchajcie, skupienie, jedziemy rozgrzewkę, Bożka prowadzi, oddaję, jedziemy.
Jestem animatorem teatralnym. Ja jestem aktorem lalkarzem. Jestem psychologiem i warsztatowcem. Jestem polisą z wykształcenia, też logopedą z wykształcenia. Ja jestem studentem prawa 4 roku. Jestem potrawą francuską. Jestem ornamentem. Jestem kalafiorem. Jestem serpentyną. Jestem widokiem. Czym jest dla mnie improwizacja? Na pewno dużą przygodą i też formą jakiejś medytacji. Dla mnie podstawowa funkcja improwizacji, no to jest to dobra zabawa. No i gdzieś poszerzanie warsztatu aktorskiego. Indie. Przyprawa. Kurkuma. Ambitność. Ambicja. Cecha. Charakter. Nie ma żadnego scenariusza. To się wymyśla na bieżąco, nigdy człowiek nie wie, czego się spodziewać. Nawet jeśli ustalimy sobie, w jakiej formie dzisiaj gramy, to i tak nie wiemy, jak to wyjdzie. Jestem cholewką. Czym? Cholewką. Jestem obcasem. Jestem językiem. Jestem sznurówką. Jestem zelówką. No. Jestem wkładką. Jesteśmy butem! To też często właśnie ćwiczymy opowiadanie opowieści, fabuły, jako takie tworzenie na scenie. Są pewne zadania, na przykład, no to teraz gramy w jakimś miejscu. I gramy. Nie wiemy, kim będziemy, nie rozdajemy sobie kart. Zapraszam osoby i narzucam jej, że będzie moją babcią i ona musi to przyjąć. Jest to też jakby ćwiczenie takich zasad, na których się opiera improwizacja, czyli że zawsze jesteśmy na tak. To jest taka podstawowa zasada w improwizacji. Jestem tarczą. Jestem wskazówką. Jestem paskiem. Jestem cyferką. Jestem baterią. Jesteśmy zegarkiem. Nie ma lidera, ponieważ każdy po kolei przejmuje tą pałeczkę na chwilę, na jakiś mały momencik, dokłada coś do historii i później następna osoba dorzuca coś od siebie i tak to powstaje. To jest, powiem szczerze, jazda bez trzymanki, uwielbiam to. Jak już się wchodzi na scenę, zazwyczaj zapowiadam występy i prowadzę często. Jest to ciekawe, jest to mocna adrenalina, nawet zastanawiam się, czy się nie uzależniłem od tego powoli. Dzisiejszy wieczór jest wyreżyserowany przez publiczność, oni mają berło i zrobią z tym wieczorem, co zechcą. Najpierw wybierzmy, jakie zadanie ta grupka nasza wesoła ma zrobić. Cokolwiek, rzucajcie, otwórzmy głowę. Ułożyć nową maturę, tak? Świetnie. Spoko? Co jeszcze? No. Wyjść z siebie. Wyjść z siebie. Okej, mamy poetę. Nie mamy scenariusza, nie mamy żadnych rekwizytów, nie mamy nic. Mamy tylko i wyłącznie partnera i publiczność, ewentualnie sugestie tej publiczności. W związku z tym musimy wszystko, co nam dają, zewsząd, czy to partner coś powie, czy się uśmiechnie, to już jest dla mnie jakaś oferta. Gra będzie polegała na tym, że po każdym tekście muszę mówić, jeśli wiesz, co mam na myśli, a jako, że albo nie po każdym, ale będą się starać. I generalnie będzie to polegało na aluzjach. Zapraszam. Czy chciałby pan zapisać się na nasz karnet? Nie widzi pani, że na razie pedałuję, jeśli wiesz, co mam na myśli? Widzę, proszę pana, w takim razie mam zostawić pana samemu sobie, jeśli pan wie, co mam na myśli? Samemu sobie? Nie, możesz pomóc mi, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jeśli publiczność kompletnie nie zna improwizacji, to dzieje się zawsze to samo. Czyli ludzie, którzy dostają władzę do ręki, to zaczynają eksperymentować i zawsze chcą czegoś wulgarnego. Granice są w naszych głowach, nie? Jeżeli na przykład ja nie będę chciał tego zrobić tak bardzo, bo to jest wbrew mnie, to mogę to zagrać w taki sposób, co będzie skorelowane kompromisem ze mną. Bo to zawsze jest kompromis między publicznością a nami. Proszę państwa, proszę napisać na tych kartkach jakąś kwestię, sentencję, zdanie, które chcielibyście usłyszeć ze sceny. Widzowie są świadkami tego aktu tworzenia. Widzą na żywo ten akt kreacji, przez to on jest prawdziwy. Pierwsza zasada pojedynku brzmi: usmażyłaś mojego chomiczka? To jest pytanie, które zdajemy na samym początku pojedynku. Tak! Usmażyłaś mojego chomiczka? Tak! I był smaczny! Dawno nie byłem świadkiem tak entuzjastycznego podejścia do teatru, do takiej tradycji, która zaczyna się w Comédie de l'Arte. Oni są znakomici, świetnie robią teatr, robią to w sposób, który jest inteligentny, zabawny, o czymś i jednocześnie entuzjastyczny. Oni się bawią teatrem, bawią się formą, która nie jest kostyczna, nie ma żadnej maniery, po prostu bawią się w teatr, który naprawdę mi odpowiada. Są miejsca we Wrocławiu, gdzie niemożliwe staje się możliwe. W Centrum Kultury Zachód niewidzące i niesłyszące dzieci tworzą filmy animowane, robią fotografie, malują obrazy.
W ramach ministerialnego programu Wykluczeni z kultury na integracyjnych warsztatach poznają świat sztuki ci, których do niedawna nie było na listach uczestników życia kulturalnego naszego miasta. Rewolwer postanowił odwiedzić miejsce, w którym wyobraźnia nie ma granic i znikają bariery niepełnosprawności. Interesuję się ogólnie techniką, wynalazkami. Robię różne wynalazki. Dzisiaj przejdę samego siebie. Na początku dzieci czuły się bardzo niepewnie, nawet niektóre podejrzewałam, uznały za szyderstwo, że proponuje im się robienie filmów w chwili, kiedy one niczego nie widzą. Ale umówiliśmy się, szybko do dzieci to dotarło, że obraz to nie jest tylko to, co powstaje na ekranie, tylko że obraz powstaje w wyobraźni i że każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie ma możliwości, jakimi narzędziami dysponuje, ten obraz posiada, że to jest największy skarb człowieka, i dieci próbowały do tego swojego obrazu dotrzeć. W zespole dzieci dostają temat, w zespole temat omawiają i na oku robimy tak, że dzieci niewidome pierwsze mówią, jaką mają propozycję zbudowania obrazu z tej opowieści. Dzieci, które widzą, momentalnie przekładają to na obraz, wspólnie idą pod kamerę i próbują realizować poklatkowo obraz. Jest wrażenie, że dzieci palcami widzą, czują temperaturę koloru i tak dalej, i tak dalej. Dzieci mają bardzo dużą taką umiejętność abstrakcji, że potrafiły sobie wymyślić coś, czego nie widziały nigdy w życiu, bo o tym słyszały, o tym gdzieś tam usłyszały, coś tam dotykały i to pamiętają od razu. I tak jak prowadziliśmy na przykład tworzenie jakichś tam przedmiotów z plasteliny, to dla dzieci właśnie, które miały problem ze wzrokiem, to było świetne, ponieważ potrafiły wrzeźbić lepiej niż niektórzy dorośli, widząc. Nauczyliśmy się nawzajem współpracować i też te dzieci nabrały, wydaje mi się, że tak jak obserwuję, nabrały pewności siebie. Moje dziecko nie widzi od urodzenia i jest bardzo przejęte tymi warsztatami. Ma możliwość tutaj pogłębić swoje pasje techniczne i po prostu zrealizować swoje marzenia. I on raczej zawsze wierzył w to, że może robić dużo ciekawych rzeczy, ale to chyba też jest takim potwierdzeniem dla samego niego, prawda, że jest to realne. Te zajęcia rozwinęły taką kreatywność mojej Milenki, jakieś takie myślenie twórcze. Poznała film, to jest też bardzo takie cenne tworzenie właśnie samego filmu. No to tak jak gdyby dziecko na przykład poszło do piekarni i widziało, jak chleb się piecze, tak tutaj właśnie film od podstaw, może od strony kuchni. Milenka była bardzo zdziwiona, że to aż tyle pracy trzeba włożyć, żeby coś stworzyć. Według mnie najważniejsze było w tym, że mogliśmy razem się pobawić, stworzyć swój własny film, coś od siebie włożyć. Były takie momenty, gdzie śmialiśmy się, gdzie nam się nic nie udawało, ale też bardzo właśnie były te momenty, te chwile razem wspólne były najważniejsze. Dla mnie w tych warsztatach najważniejsze jest to, że mogliśmy właśnie tak różnie od siebie razem jakby się połączyć i razem coś stworzyć fajnego. W jednym filmie mogliśmy tak razem współpracować, że jakby powstało takie oryginalne, wyjątkowe dzieło. Ja się wiele uczę. Jak postępować z tymi ludźmi, jak z nimi przebywać, że one potrafią fantastyczne rzeczy zrobić. Naprawdę ich świat może być fascynujący dla nas właśnie. Poprzez sztukę oni pokazują ten swój świat. Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.